Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Herbatka zrobiona. Kanapki też. Jadę do Szczecina. 5:14. Ja jadę do Szczecina na wizytę kontrolną. Właśnie dobrze, że to po chorobie to od razu wszystkie wyniki będę miała zrobione. Będzie wszystko fajnie. Poprosiłam siostrzeńca, jedzie ze mną. Także idziemy na busa. Thank you.
Ja już jestem w domu, wróciłam ze Szczecina. Tutaj u mnie nie pada Stargardia, w Szczecinie troszeczkę popadał deszczyk. No jest wiaterek lekki, ale jest ogólnie ciepło, nie można narzekać. Także sprawy swoje pozałatwiałam. Lekarza, wszystkie wyniki, jestem zadowolona, także to najważniejsze. No i cóż, teraz sobie zaparzę kawę, wypiję i zmontuję Wam, zrobiłam parę ujęć, jak jechałam busem i to postanowiłam Wam nagrać. Także tak to wygląda wszystko. Taki dzień dzisiaj miałam troszeczkę nie za bardzo, ponieważ no to zajęty, bo to rano, z samego rana wyjazd.
Dlatego wcześniej samego rana jadę, ponieważ tam są robione wyniki wcześniej rano, a teraz jest w ten sposób zrobione, że w ogóle w innym miejscu zostało przeniesione. Ale teraz bardzo fajnie, ponieważ to jest na terenie szpitala, bo poprzednio było w piwnicy, teraz na terenie szpitala, na drugim piętrze jest sporo miejsca i tak było ludzi mnóstwo. No ale nie to chciałam powiedzieć, że osoby po przeszczepie są na badania przyjmowane w pierwszej kolejności, także tylko panie zaczęły przyjmować i już byliśmy proszeni, ale nas nie było dużo po przeszczepie, parę osób dosłownie. A reszta to z chorobami nerek. No i tak, w sumie poszło gładko, już jestem w domu, to najważniejsze, na parę miesięcy mam spokój, jak się nic nie będzie działo oczywiście. Chmury, no coś tutaj też chyba przyniosą, jakiś deszczyk. No ale jestem w domu, także już jestem spokojna. Pozdrawiam was serdecznie.